Cześć, witajcie, jestem Wojtek i całkiem zapomniałem o Kosmicznych Wilkach. No więc dzisiaj mi Grzegorz przypomniał, że jest jeszcze kawałek, pytał mnie, czy w ogóle dokończę. W ogóle sobie jakoś tak mnie przyćmiło. Mam kilka artykułów otwartych i je czytam i jakoś tak mnie, wiecie. No co za dużo, to niezdrowo. Słuchajcie, na początek, ponieważ tak jak wcześniej wspominałem, gdzieś tam ruszyłem z blogiem, na którym będę wstawiał artykuły. Wszystkie odnośniki są do YouTube'a, ale jeśli ktoś chce, to również pod tymi artykułami będę wstawiał teksty, tłumaczenia, które dostaję, od tłumaczy. Ktoś kiedyś mnie pytał, czy będą teksty. Tak więc teksty będą. Mam nadzieję, że to was tam zachęci. Tam się wyświetlają różne banery. Ja nie mogę wam nic powiedzieć, ale też mogę wam powiedzieć i prosić, żebyście tam za często w nie nie pykali, dlatego że... Wiecie, raz na jakiś czas, jeśli coś wam się spodoba, proszę, nie ma sprawy, ale bez sensu walenie po tych, że o, Wojtek tu zarobi. Nie, już to kiedyś przerabiałem, po prostu mi zablokowali konto, no. Tak więc to jest, że tak powiem, jakaś tam działka. Jeśli ktoś nie wspiera mnie na Patronajcie, jeśli tam nie dorzuca jakichś tych, jeśli nie ogląda reklam, no to może chociaż tutaj co jakiś czas. Jeśli robicie te wcześniejsze rzeczy, jeśli udzielacie się w jakiś sposób, za co bardzo serdecznie dziękuję, tak więc nie musicie tam więcej, że tak powiem, spoglądać na te boczne, banery, które się wyświetlają. Wracamy do Kosmicznych Wilków. Grzegorz mi ten artykuł podesłał. To lecimy, ponieważ ostatnio wszyscy czekali tam powrót 13 Wielkiej Kompanii, w czasie 13 Krucjaty również może być zwiastunem rychłego powrotu Wilczego Króla. Na razie chyba nic nie wiadomo, jeśli chodzi o najnowszy lore, czy w ogóle raz powróci, czy nie, ale tam widzę różne wznowienia są. Ostatnio nawet przecież białe szramy dostały jakieś wznowienie ludzików i no, śmieję się ludzików, całego tego, po prostu całych tych ton plastiku, nowe jakieś różne modele, tak więc może jakiś lore się tam ruszy, może Wilczy Król Leman Russ się pokaże. Wracamy do tematu, do historii. 7 standardowych lat po śmierci Horusa z rozkazu... Dobrze, Grzegorz pisze papy Smerpa, czyli wiadomo, chodzi o Robouta Guillimana, pełniącego pod nieobecność imperatora i po śmierci Malkadora Pieczetnika funkcję regenta imperium, przeprowadzona została druga fundacja. Herezja Horusa ujawniła skazę w genoziarnie części legionów, czyniąc je podatnymi na skażenie chaosem. Defekty te pogłębiły techniki przyspieszonego wzrostu genoziarna, stosowane w celu utrzymania liczebności legionów w końcowych etapach Wielkiej Krucjaty. Niszczycielskim potęgom udało się wykorzystać tę słabość, aby fizycznie i mentalnie skazić część Astartes na czele z Horusem i zwrócić ich przeciw imperatorowi. Podstawowym celem stworzonego przez Guillimana kodeks Astartes była reorganizacja sił Astartes, wielokrotnie mniejsze od legionów, formacje i pozbycie się zidentyfikowanych słabości. Legiony podzielone zostały na zakony, formacje istniejące już w niektórych z legionów, liczące sobie po 1000 braci każdy, chociaż na przykład takie salamandry po masakrze na Isztwanie jako cały legion liczyły mniej niż 1000 Astartes i jako jedyny legion nie podlegały podziałowi. Nigdy więcej jeden człowiek nie miał mieć w ręce potęgi, jaką były Legiones Astartes. Leman Russ jednak nie zamierzał znosić tak wielkiego mieszania się w sprawy swojego legionu i otwarcie odmówił posłuszeństwa Guillimanowi. Według świadectwa Wilczego Lorda Bulweja z 13 Wielkiej Kompanii Legionu Russ odważył się kiedyś uderzyć samego imperatora, gdy ten go skrytykował. Zapalczywy prymarcha nie zamierzał znosić ze strony swego brata tego, czego nie tolerował ze strony imperatora. Ustąpił dopiero, gdy sytuacja zaogniła się do tego stopnia, w którym kolejna wojna domowa wisiała na włosku. W końcu Russ wyciągnął rękę na zgodę i zobowiązał się podzielić legion na 13 niezależnych wielkich kompanii, każda mniej więcej w sile zakonu. Sztuczka Russa leżała w fakcie, że nawet przed drugą fundacją wielkie kompanie były de facto niezależne. Każda z nich posiadała własną zbrojownię, okręty i odpowiadała jedynie przed swym jarlem lub wilczym lordem, który z kolei odpowiadał bezpośrednio przed prymarchą. Zasadniczo więc modus operandi Legionu nie zmienił się, a zmienił się wyłącznie na papierze. Sam Guilliman był zbyt zajęty odbudową zniszczonego imperium, by zweryfikować realizację obietnic Wilczego Króla, więc zadowolił się tylko jego słowem. W konsekwencji, w czasach obecnych, gdy wszystkie wielkie kompanie zbiorą się pod sztandarem Wielkiego Wilka, liczą wielokrotnie więcej niż 1000 Astartes i obecnie Kosmiczne Wilki stanowią jeden z największych zakonów. O palmę pierwszeństwa w tej kwestii rywalizują z mrocznymi templariuszami, którzy podobnie mają gdzieś zapisy kodeksa Astartes i utrzymują strukturę niezależnych od siebie krucjat, które odpowiadają jedynie przed wysokim marszałkiem. W dodatku te, w cudzysłowie, religijne oszołomy, jedyni lojalni Astartes, którzy uznają imperatora za Boga, nie liczą neofitów w swych szeregach, a zwyczajowo każdemu z braci bitewnych towarzyszy jeden w roli dodatkowego pancerza, w cudzysłowie, mięsnego. Reformy Guillimana dały też rasowi okazję do próby zrealizowania innego pomysłu. Z genoziarna kosmicznych wilków założony został zakon wilczych braci. Docelowo chciał on ufundować na tyle zakonów sukcesorskich kosmicznych wilków, aby otoczyć oko terroru. Niestety genetyczna niestabilność Canis Helix szybko spowodowała, iż wilczy bracia stali się ofiarami klątwy Wulfena w tak rozległym zakresie, że zadecydowano o rozwiązaniu tego zakonu i zniszczeniu jego genoziarna. Wysocy lordowie Terry zauważyli problem z niestabilnością genoziarna wilków, który ostatecznie dotknął jego całość, dając początek straszliwej klątwie Wulfena, i podjęli oni decyzję o nierozprzestrzenianiu genetycznego dziedzictwa wilków w kolejnych fundacjach zakonów Astartes. Pomimo nietypowego dla Legionów pierwszej fundacji braku zakonów sukcesorskich kosmicznych wilków, idea otoczenia oka terroru z zakonami Astartes przetrwała i wysocy lordowie Terry nakazali utworzenie 20 zakonów, zwanych Astartes Preses, i powierzyli im zadanie nadzoru nad okiem terroru, by przeciwdziałać próbom powrotu usług niszczycielskich mocy. Wielki konflikt porządku z chaosem osiągnął swój punkt kulminacyjny pod koniec 41 tysiąclecia. Wojna nigdzie nie wrze mocniej aniżeli w układzie Fenrisa, domu arcywrogów Tysiąca Synów Kosmicznych Wilków, wojowniczych synów Lemana Russa. W galaktyce rozdzieranej przez niezliczone konflikty pojawiło się widmo nowej katastrofy. Katastrofy wynikłej nie z przypadku, a ze złowieszczego i złośliwego planu, z serii precyzyjnie zaplanowanych machinacji, wykraczających poza zrozumienie śmiertelników, na czele z powrotem zaginionej od stuleci XIII Wielkiej Kompanii. Podczas gdy burze osnowy siały zniszczenie i spaczenie w całej galaktyce, siły Imperium zdawały się być kompletnie omamione i oszołomione. Fałszywe świadectwa odrażające iluzje podkopały wzajemne zaufanie i rozdrapały stare rany, rozpalając stare rywalizacje na nowo. W niedługim czasie kosmiczni Marines zwrócili swe siły przeciw własnym braciom. Tak właśnie wyglądała walka prowadzona przez Tzeentcha. Rozpowszechnianie kłamstwa i wątpliwości siane w sercach doprowadzające nawet najbardziej lojalnych sojuszników do wzajemnych podejrzeń. W swej najczarniejszej godzinie Imperium zostało podzielone przez największego ze swych wrogów. W miarę narastania intensywności burz osnowy coraz większe siły demonów wlewały się do materialnego świata. Ta wielka inwazja nie mogła zastać synów Russa w gorszej sytuacji. Oskarżenia o odstępstwa krążyły wokół zakonu w związku z ich działaniami. Przepowiednie i tysiącletnie legendy okazały się nieść prawdę. W tuzinach stref objętych wojną, rozrzuconych po całej galaktyce, pojawili się zaginieni bracia, Wulfeni. Wielkie kompanie raz jeszcze wyruszyły na Morze Gwiazd, by odnaleźć swych zmutowanych ziomków. Wiele ze stad odnalezionych zostało podczas walki z demonicznymi hordami bogów chaosu, a dzięki wsparciu swych braci były one w stanie odnieść zwycięstwo. Wszyscy dotknięci znamieniem Canis Helix posiadali ostre kły i pazury, jednak w przypadku Wulfenów znamie to manifestowało się w sposób ekstremalny. Z wyglądu byli oni w tym samym stopniu Astartes, jak podobnymi do wilków bestiami. Nadal jednak nosili heraldykę zakonu, zaś część z nich mówiła językiem Azaheim. Pomimo obaw wielu członków zakonu, wśród których znajdował się wilczy lord Harald, wilk śmierci, Wulfeni zostali zabrani na Fenrisa. Bitwa po bitwie przeciw demonicznym siłom Wulfeni występowali do boju u boku kosmicznych wilków. Prowadząc rozmowy z wilczymi lordami, dowodzili oni, że są zdrowi na umyśle, byli więc zabierani na Fenrisa i wyposażani w zbrojowniach zakonu, by ostatecznie zostać włączonymi w jego szeregi. Wilczy kapłan Ulryk Zabójca, nauczyciel samego wielkiego wilka Logana Grimnara, powitał odnalezionych Wulfenów jako heroldów powrotu dawno zaginionego praprzodka kosmicznych wilków Lemana Rasa. Głosił, że nadchodzi czas wilka, zaś prymarcha niedługo powróci. Pomimo tego wielu wilczych lordów nadal żywiło podejrzenia wobec Wulfenów, zaś co gorsza, wielu spoza szeregów zakonu zostało pokierowanych tak, aby postrzegać ich jako stworzenia zrodzone z chaosu. Pośród wszystkich zwiedzionych mu manipulacjami Tzeentcha i podsuwanymi dowodami na mutacje wśród kosmicznych wilków, ich najczujniejszymi obserwatorami były mroczne anioły. Nie były im obce wszelkie matactwa i fortele, bowiem od dawna zmagali się z własną mroczną przeszłością, jednak rywalizacja z kosmicznymi wilkami tkwiła w nich od mileniów i żaden z aniołów nie stanął w obronie Ulka Fenrika. W trakcie śledztwa prowadzonego na Nuradesie mroczne anioły podjęły próbę skontaktowania się z garnizonem zwiadowców pozostawionych na planecie, by sprawować nadzór nad jednym z artefaktów zakonu. Okazało się jednak, że młodzi wojownicy zostali co do jednego wybici. Dalsze dochodzenie wskazywało, iż stało się to z ręki nie stworzeń pochodzących z osnowy, w tym przypadku macek, pazurów czy jakiegokolwiek innego paskudstwa, a wulfenów, przyjętych niedawno przez kosmiczne wilki. Na planecie Tranquilitus mroczne anioły i kosmiczne wilki walczyły ramię w ramię przeciw demonicznym hordom. Nie robili tego jednak jak bracia, a jak rywale ze względu na dawne starcie pomiędzy swymi prymarchami, zaś niełatwy szacunek, który wytworzył się pomiędzy zakonami, otarł się o granice pogardy. W tej trudnej sytuacji, na szczęście nad zatargami, przeważył obowiązek. Jedni i drudzy byli przede wszystkim Astartes i w obliczu sił chaosu oba bractwa stanęły zjednoczone, przynajmniej na razie. Agenci Tzeentcha powielokroć zostawiali na ścieżkach kosmicznych Marines fałszywe tropy. Podstępem i oszustwem demon znany jako zmiennokształtny pogłębił wyrwy nieufności pomiędzy kosmicznymi wilkami a pozostałymi Astartes. Wielki Wilk oraz jego czempioni pogrążeni byli w nieustannej wojnie przeciw demonom wdzierającym się do materialnego świata i nie było nikogo zdolnego zaprzeczyć twierdzeniom o przeznaczeniu kosmicznych wilków. Z panoszącymi się wszędzie agentami chaosu nawet szarzy rycerze dołączyli do szalejącej walki, stając razem z wilkami, by pokonać nawet najochotniejszych z nieprzyjaciół. Połączone siły odesłały setki, jeśli nie tysiące demonów do otchłani, jednak najpodlejsze z ich dzieł zdążyło się dokonać. Kosmiczne wilki nie wiedziały, że prawdziwy wróg krył się w szeregach zakonu. Bestia tląca się w każdym z kosmicznych wilków zaczynała dominować wśród tych, którzy walczyli razem z wulfenami, popychając ich do coraz większego rozlewu krwi. Część z nich zaczęła się zmieniać tak na ciele, jak i umyśle, upodabniając się do swych zaginionych braci, których chcieli uratować. W niedługim czasie zaczęły pojawiać się dowody ekstremalnych odchyleń genetycznych w każdej z wielkich kompanii, dowodząc racji wszystkich tych, którzy powrót zaginionej kompanii nazywali klątwą. Pytania zaczęły zamieniać się w podejrzenia, te z kolei powoli przechodziły we wnioski. Chóry astropatów wyśpiewywały tajemnice i kłamstwa. Osąd Adeptus Astartes powoli i ponuro zwracał się ku kosmicznym wilkom. Wielkie kompanie powróciły do systemu Fenrisa z ładowniami rozbrzmiewającymi wyciem wulfenów. W tym samym czasie zmierzała też potężna imperialna armada prowadzona przez Skałę, twierdzę klasztorną Mrocznych Aniołów. Naczelny wielki mistrz Mrocznych Aniołów, Azrael, zainicjował imperialną krucjatę zdolną do zmiecenia synów Rasa. Niedługo po wyłonieniu się z osnowy Skała zawisła nad Fenrisem niczym kolosalny miecz nad głową oskarżonego. Flota przybyła nad Fenrisa, by aresztować, przesłuchać i gdyby los był niełaskawy, ukarać kosmiczne wilki za ich odstępstwa. Wszystko to obserwował z przyjemnością Magnus Czerwony, znajdując wiele radości w podobieństwie tych wydarzeń do zagłady Prospero. Jego zawiłe plany nabierały tempa. W trakcie, gdy karna ekspedycja zbliżała się do Fenrisa, wielkie kompanie spotkało rozczarowanie. Ich powrót odległy był od chwalebnego. Nikt z kosmicznych wilków nie wiedział, że wszystkie planety krążące wokół oka wilka zostały zaatakowane przez demony i towarzyszących im zdrajców. Wilczy księżyc Waldmarani, na którym znajdował się astropatyczny przekaźnik Długi Skowyt, nadał wezwanie o pomoc, którego nie mógł zignorować żaden bohater. Pokryty oceanami, księżyc Svelgard roił się od demoniego pomiotu, jego wulkaniczne wyspy stanowiły bastiony pośród mórz potworności. Główna forteca planety Frostheim, znanej z potężnej obrony i twardego niczym żelazo lodu, zaatakowana została przez bandy Legionu Alfa, których krwawe rytuały otwierały niezliczone ryfty osnowy. Najstraszniejszy los stał się jednak udziałem Midgardii. Ta dumna część systemu Fenrisa pokryta była dżunglami tak toksycznymi, że jej populacja zeszła pod powierzchnię i tam stworzyła swe kipiące życiem miasta. W momencie, w którym burze osnowy spowiły system Fenrisa, ten ludny świat stał się celem inwazji odrażających legionów demonów Nurgla. Właśnie na odsiecz tego zapomnianego świata wyruszył wielki wilk Logan Grimnar, u boku którego walczyli nie tylko czempioni Fenrisa, najpotężniejsi bohaterowie swego zakonu, ale również pancerne oddziały Egila, Żelaznego Wilka. Wielkie kompanie spadły na napastników niczym grom, a setki demonów zostały wygnanych do osnowy. Jednak osobliwa powierzchnia Midgardii spowodowała, że w ciągu kilku solarnych godzin Egil i jego pancerne kolumny ugrzęzły w bagnie, zażarcie walcząc o każdy zdobyty metr terenu. Logan i jego czempioni zeszli pod ziemię, by tam rozprawić się z najeźdźcami. Wygnali do osnowy potężną hordę nosicieli zarazy i spotkali się z architektami zagłady planety, sprzymierzonymi księciami demonów, znanymi jako Piekielna Tetrada. Czempioni ruszyli, by spotkać się z tymi tytanicznymi bestiami, ostrze w ostrze, jednak wpadli w precyzyjnie zastawioną pułapkę i zostali pogrzebani pod tonami skał. W ciągu minut kosmiczne wilki pozbawione zostały swych najmądrzejszych i najbardziej doświadczonych liderów. Wszystko to w godzinie największej potrzeby, nie wspominając o imperialnej flocie, która mogła nieść im zagładę, zbierając się na orbicie Fenrisa. Na mostku skały długo debatowano nad losem kosmicznych wilków. Zmiennokształtny przyjął postać jednego z zabitych zwiadowców Mrocznych Aniołów, aby dostać się do konsylium. Gdy już się tam znalazł, przemienił się w jednego z seneszali łączności. Wszystko to działo się w czasie, gdy okręty tuzina zakonów oczekiwały w gotowości na rozkaz władców skały. Demon w przebraniu oficera łączności zaczął tkać swą sieć oszustw. Twierdził, że klątwa Wulfena jest dowodem nieodwracalnego skażenia kosmicznych wilków, zaś sam Logan Grimnar padł w boju, a jego wilczy lordowie byli zaginieni lub rzucili się sobie do gardeł, bezsilni w obliczu infekcji chaosu. Mroczne anioły miały być zdolne do przywrócenia porządku w systemie Fenrisa, miejsca ogarniętego przez chaos jedynie poprzez wypalenie go oczyszczającym ogniem. Z ciężkim sercem Azrael rozważał wydanie rozkazu bombardowania całego systemu Fenrisa i co może to taki efekt, jakie może konsekwencje to przynieść. Ostatecznie rozkaz został wydany. Pomimo iż jedynie architekci tej tragedii byli w stanie w pełni je docenić, echa losu Prospero były nieznośnie wyraźne. Kosmiczne wilki miały zostać ukarane za odchylenia genetyczne i poszukiwanie ukrytych prawd, tak samo jak tysiące lat temu, gdy synowie Rasa przynieśli karę na Prospero. Sługi Tzeentcha rozkoszowały się tą ironią losu, zaś pośród nich nie było smakującego całą sytuację bardziej od Magnusa Czerwonego. Może nawet na chwilę przestały go boleć plecy, co? Demon, który przeniknął na mostek skały zmiennokształtny, był w swoim żywiole. Siał zamęt zarówno pośród sług zakonu, jak i kosmicznych Marines. W przebraniu seneszala łączności Mendaxisa oficjalnie oznajmił, że kosmiczne wilki użyły dział długiego skowytu do ostrzelania floty nowo przybyłych szarych rycerzy. Wieści te, w połączeniu z obrazami wymordowanych przez Wulfenów, zwiadowców Mrocznych Aniołów, przeważyły szale. Synowie Rasa zostali uznani za nieodwracalnie skażonych i jedyne, co można było im zaoferować, to odkupienie imperatora dokonane oczyszczającym ogniem. Midgardia, opanowana przez siły chaosu, uznana została za straconą i miała zostać oczyszczona ogniem Exterminatus, pomimo tego, iż na jej powierzchni nadal przebywały kosmiczne wilki. Wyrok przyjęty został grobową ciszą, ale pod nieobecność Logana Grimnara nie było nikogo, kto miałby możliwość mu się sprzeciwić. Brat kapitan Szarych Rycerzy Arvan Stern i pozostali wielcy wojownicy, którzy zmierzali na skałę, by rozmówić się z Azraelem, z przerażeniem uświadomili sobie swoje spóźnienie. Działa floty imperialnej grzmiały, ostrzeliwując planety poniżej. Midgardia stała w ogniu, jej powierzchnia zamieniona w ryczące w inferno. Twierdza Morkaja na Frostheim obrócona została w stertę gruzów po ostrzale lankarni przeprowadzonym przez żelazne dłonie. System Fenrisa był oblężony zarówno przez wrogów, jak i swoich. Planety i księżyce cierpiące od demonicznych inwazji dobijane były nawałami ogniowymi ze strony krucjaty. Wojna, której zapobiec przybył Stern, już się toczyła, albo Stern już się toczyła, a bracia skoczyli sobie do gardeł. Rozmowy pomiędzy Sternem a Azraelem, toczące się na mostku skały, były szybkie i ostre. Gdy umilkły echa szorstkich tyrad, przemówił Stern, a słowa brata kapitana legendarnych Szarych Rycerzy miały niesamowitą wagę. Mówił o chaosie i tych, którzy go roznoszą. Mówił o dokonanym osądzie napotkanych Wulfenów i wojowników, którzy walczyli wraz z nimi. Ich dusze były czyste. Mówił także o kimś, kogo nie powinno być na mostku, kimś, kto był czymś o wiele większym niż skrytym agentem siejącym skażenie, kimś, kto był wcieloną anarchią. Stern wycelował oskarżająco palec w seneszala Mendaxisa i nazwał go demonem, którym był naprawdę. Po pokonaniu zmiennokształtnego w bitwie w trzewiach skały, mroczne anioły zdały sobie sprawę z faktu, że zostały zmanipulowane. Natychmiast wydany został rozkaz wstrzymania ognia, a wszystkie wysiłki skupione najpierw na oczyszczeniu twierdzy klasztornej z demonicznej skazy, a potem na wszystkich planetach sektora Fenrisa, z których dochodziły astropatyczne wezwania o pomoc noszące znamię inwazji Tzeentcha. Wielkie kompanie Brana Czerwonej Paszczy, Gunara Czerwonego Księżyca, Biorna Burzowego Wilka i Engira z Guby Krakenów przybyły do systemu Fenrisa w ciągu kilku solarnych dni i natychmiast pospieszyły, by dołączyć do swych braci na Fenrisie. Z przybyciem do sektora licznych demonicznych machin znanych jako Srebrne Wieże szybko zostały wciągnięte w serię desperackich wojen. W czasie herezji Horusa, gdy kosmiczne wilki przybyły po Magnusa Czerwonego, został on popchnięty do desperackiego kroku. Realizacja układu zawartego z istotami zamieszkującymi Osnowę, jeszcze zanim Horus został mistrzem wojny, została przyspieszona. Uciekając przed kosmicznymi wilkami, Magnus przeniósł całą swoją potęgę do oka terroru, przez co zaczął używać mocy Osnowy z taką samą łatwością, jak śmiertelnik bierze oddech. Chociaż fakt bycia demonicznym prymarchą też pewnie ma jakieś znaczenie. Na planecie czarnoksiężników wzniósł on przerażającą wieżę cyklopa, aby łatwiej badać Empirean i rzeczywisty świat, jednak porażka, której zaznał z rąk Lemana Russa, pozostawiła go złamanym tak na umyśle jak i ciele, a odłamki jego esencji rozniesione zostały na cztery wiatry. Nawet potęga połączonych mocy Legionu Tysiąca Synów nie była w stanie uleczyć jego pokaleczonej duszy. Wygnany ze swego świata, z rozdartą duszą i wiecznym bólem pleców, Magnus rozmyślał, a jego ciało syciło się energią Osnowy. Przez stulecia Magnus poszukiwał zemsty na Imperium, a w szczególności na synach Russa. W 32. milenium zaatakował Fenrisa, gdy fałszywymi wizjami udało mu się wywabić wielkie kompanie z ich leża. Zatrzymany dopiero został przez potęgę Kła, Bjorna Jednorękiego. Od tamtego czasu ambicje Magnusa urosły i w dniu obecnym nie chce tylko pokonać kosmicznych wilków. Zanim to się stanie, pragnie, by udziałem wilków stało się to samo, czego on i jego legion doświadczyli na Prospero. Trzeba odebrać im wszystko, co kochają, skazić tych, którzy znajdują się pod ich ochroną, ukazać im te same horrory, których świadkami byli członkowie Tysiąca Synów. Sam podbój systemu Fenrisa miał być jedynie preludium do realizacji większego planu, którego ukonorowaniem miało być zniszczenie kosmicznych wilków. W całej galaktyce czarnoksiężnicy Tysiąca Synów użyli swych podłych sztuczek, by utworzyć ryfty osnowy, które wypluły z siebie Wulfenów. Wszędzie tam, gdzie wielkie kompanie podjęły swych braci, w ciągu kilku dni dała się zaobserwować obecność Marines Pieczęci. Czarnoksiężnicy Tysiąca Synów wykorzystywali ryfty do przeprowadzenia inwazji na galaktyczną skalę. Srebrne wieże, konstrukcje o kolosalnych rozmiarach i zdumiewające swą złożonością, zostawiają piętno na umyśle każdego, kto na nie spojrzy. Są to jednocześnie starożytne cytadele Prospero, siłą magii wydarte z fundamentów, jak i części kryształowego labiryntu Tzeentcha, przekazywane najbardziej pokręconym sługom zmieniającego ścieżki, by ci skuteczniej mogli szerzyć wpływy swego pana. Zaklęte srebrne wieże żeglują po niebach, a tajemnicze światła pełzają u ich podstaw, przytłaczające i przyprawiające o szaleństwo od samego patrzenia są fortecami wybrańców Magnusa. Wiele z nich najeżone jest zabójczymi korzystającymi z tajemnych mocy działaniami. Nie są przypisane do jednej lokalizacji czy wymiaru, sterowane wolą swego pana przemieszczają się na jego życzenie. Pojawienie się jednej z tych straszliwych konstrukcji wystarczy, by sprowadzić zagładę na cywilizowaną planetę, zaś na Fenrisie jest ich nie mniej niż 9, każda sprowadzona na powierzchnię w miejscu źródła geomantycznej siły. Podboje karmazynowego króla rozpoczęły się, a Fenris na powrót stał się strefą wojny. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że będą jakieś kolejne części, bo chyba tam parę rzeczy jakby zostało przeoczone, co? Panie Grzegorz, daj pan znać. To co? Tyle na dzisiaj. Nie wspomniałem na początku o adresie. Wojtek czyta wh40k.blogspot.com. Tam znajdziecie ten mój blog, na którym wstawiam te artykuły i na którym będę właśnie wstawiał teksty, które dostaję od tłumaczy. Tak więc taka, jak to mówił taki piłkarz, taki trochę nieogarnięty, truskawka na torcie, To cóż, tyle na dzisiaj. Cię już tam powysławiałem odnośnie tych podziękowań, tak więc bardzo serdecznie wam jeszcze raz dziękuję. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie, bo to tam, wiecie, rośnie w siłę wtedy ten kanał, jak tam wy dyskutujecie między sobą. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć, czytał Wojtek. Aha, ten link do strony znajdziecie też w opisie, tak więc tam popatrzcie. Cześć!